Cześć widzowie, dzisiaj wam pokażę mega zajebisty build na barbarzyńce, którym dzisiaj sobie pograłem. Moim zdaniem jest giga OP. Ale oczywiście na początku zapraszam na Twitcha, streamuję codziennie. Link będzie w komentarzu przypiętym i opisie. Także wchodzimy sobie do giereczki. Tym barbem dzisiaj grałem, 19 level już nie mam. Mam 4110 plus itemki, milion aksików, nie mam w ogóle tu na nic miejsca. Będę musiał tu coś porobić. I na czym polega build? Build polega na tym, na kurwę OP Horseman Axe. Ta broń jest tak unbalanced, że no zabija cię tych pów albo one shot, albo na 2-3 hity. Zresztą później jak pokażę ten build, to na końcu filmu wkleję klipy z dzisiejszego streama, jak właśnie kroiłem typów, nie? Żeby zobaczycie sobie. Dobra, tak więc mamy Horseman Axa, mamy zbrojkę. Osobiście używam Northern Full Tunic. Akurat tutaj mam craftowany Barbuta Helm, ale ja go kupiłem od ludzi. Tutaj mamy jakieś tam spodenki, rękawiczki. Rękawiczki akurat mam do wymiany. Buciki. Cloak. Pendant z Agility. Armor, bo typa zluciłem taki, Agility Armor i Agility Armor. Te akurat itemy, wszystkie to mam zlucone z typów z dzisiaj, które udało się wylucić. Jeżeli chodzi o te ringi, naszyjnik, ta pelerynka zresztą też. Aksik chyba też nawet. No. Przejdźmy sobie teraz do... Aha, właśnie, statystyki jakie chcemy mieć na tych itemach. All Attributes jest zawsze spoko. I chcemy mieć tak, Strength, żeby przypierdolić więcej komuś. Chcemy mieć Agility, żeby się szybciej poruszać. Chcemy mieć Movement Speed Bonus, żeby się szybciej poruszać. I co jeszcze? Jakiś Armor Pen, to fajnie by było. I oprócz tego wszystkie statystyki bonusowe na Physical Damage, żeby przywalić typowi więcej. To biorę ze sobą to oczywiście kilka potek, ile mam, 4, 5, kilka bandaży, surgical kita jak mam, albo ognisko. No i tak sobie latam na normalki albo high rollery, bo też byłem dzisiaj na kilku albo kilkunastu nawet high rollerkach. Tu mamy 4000 golda, miałem tam ponad 4,5, tylko że kupiłem właśnie ten helmik chyba. Więc przejdźmy sobie do perków i skilli teraz. Więc, pierwszy perk, to im mniej HP mamy, tym więcej bijemy. Berserker. Drugi perk, Axe Specialization. 5 Weapon Damage'u do ataków z Axa. HP 10%. I Increase Headshot Damage with Axe by 10%. Czyli headshoty z Axów o 10%. Jeżeli chodzi o skille, to mamy Rage'a, Strength i Movement Speed i oczywiście Achilles Strike'a. Achilles Strike jest giga fajny, bo daje 10 damage'u i jeszcze slowuje typa o 10% na 2 sekundy. I jeszcze dodatkowo, jeżeli chłop ma efekt, ten efekt na sobie i ucieka, to dostaje... Ile dostaje? 5 damage'u. Jak się porusza. I co jest najlepsze, możemy odpalić Achilles Strike'a i rzucić w niego tym aksikiem i to działa. Aha, jeszcze polecam aksiki, nie? Sobie zebrać. Tak z 6. Powiedzmy, że jak gonimy typów, to sobie odpalamy tego Achilles Strike'a i rzucamy. Ja zawsze tu wykupuję wszystkie jakie są, ale teraz akurat nie ma, także sadek trochę, więc więcej nie wykupię. No i ogólnie tak. Tak to wygląda, jakbyście mieli jakieś pytania, to oczywiście zapraszam na Twitcha. No i co, puszczam wam teraz klipki z dzisiejszego streama, żebyście zobaczyli jak to wygląda. Także do zobaczenia na Twitchu, elo. Dobra, będzie bitka. No i po bitce.
Kurwa, jeszcze kolejne? Kurwa, ile? To był full gear, chłop. Ale się zdziwił, co? Miksa.